Dzisiaj na warsztatach ABC Plastyki poznajemy nową technikę, czyli rysowanie węglem. Jest to jeden z najstarszych narzędzi do rysowania. Można nim wykonywać rysunki płaskie i linearne, delikatne i pełne ekspresji. Nadaje się on również do szkicowania, jak i szybkiego uchwycenia sytuacji. Ujemną stroną tej techniki jest to, że węgiel brudzi, więc co chwilę myjemy rączki, co chwilę zmieniamy jak gdyby ustawienie i fiksujemy. Fiksowanie, czyli spryskiwanie wykonanej pracy fiksatywą, to jest taki specjalny płyn do utrwalania wykonanej już pracy. Oprócz poznanej dzisiaj techniki, poznajemy też nowy temat, czyli martwa natura. Jest to wielkie wyzwanie dla dzieci, bo wykonują ten temat w szarościach, czyli odnalezienie koloru, takim jakim jest czerwień, błękit czy zieleń, w jednej gamie szarości. Jest to wielkie wyzwanie, myślę, że dzieci sobie świetnie z tym radzą. Niebieski, biały. A dzisiaj mamy tylko jeden kolor. Jak to zrobić, żeby wszystko pokolorować? Jestem taka na początku, zawsze jak coś zobaczę, to mówię, że trudne, a potem, że łatwe. Narysowałam żółty z niebieskim, to wtedy wychodzi zielony. I takie jasne rzeczy będę delikatnie malowała, a takie ciemne rzeczy będę tak mocno kolorowała. Następną nowością na dzisiejszych zajęciach jest wprowadzenie sztaluk, czyli stojaków służących do umocowania pracy, na której tworzy dany artysta. Dzisiaj dzieci pracują na stojąco, co jest czymś nowym dla nich. Fajnie się rysowało, tylko cały czas się brudzą o to ręce. Tutaj obrus, tutaj takie jest tak zagięcie obrusa, tutaj jest butelka, tu kawałek kapelusza, a tu jest dynia, tu pomarańcze dwie, tutaj taka puszka, a tutaj muszę jeszcze dekolorować, a tutaj takie coś, a tutaj jest ciemne, dlatego że jest ciemny taki kolor. Thank you.
okna, tutaj jest całe tło, tutaj krzesło, tutaj taka mini ściereczka, tutaj taka jest trąbka, tutaj te trzy są pomarańcze, tutaj jest taki dzbanek, tutaj serwetka, tutaj stolik, a tutaj tak mnie dokończenie stoi taka butelka.